Dzień dobry. W tym podcaście będę omawiała sprawę Lori Hacking. Jest to sprawa rozwiązana z 2004 roku ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do dalszego słuchania. Lori Kay urodziła się 31 grudnia 1976 roku w Los Angeles w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Nie ma żadnych informacji na temat jej biologicznych rodziców, jednak wiadomo, że kiedy miała 4 miesiące, została adoptowana przez pewne amerykańskie małżeństwo. Była to Telma oraz Harold Soares. Harold pochodził z małego miasta w Brazylii i już jako nastolatek służył jako misjonarz w kościele Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich, czyli w kościele LDS. Przeniósł się do Rio de Janeiro, czyli do stolicy Brazylii, aby tam nauczać o swojej wierze i właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, czyli Telmę. Po ślubie para przeniosła się z Brazylii do Los Angeles i tam właśnie bohaterka tego podcastu, czyli Lori, wychowywała się przez kilka lat swojego życia razem ze starszym bratem Polem, który też był adoptowany. Kiedy rodzina jeszcze mieszkała w stanie Kalifornia, to Harold pracował w szkole średniej Sunny Hills i uczył tam języka hiszpańskiego oraz portugalskiego, ale poza pracą bardzo udzielał się, tak jak jego żona, w społeczności mormońskiej, ponieważ byli oni osobami głęboko wierzącymi i takie też wartości chcieli przekazać swoim dzieciom. Kiedy Lori była jeszcze dzieckiem, Harold oraz Telma przeżywali kryzys w małżeństwie i początkowo próbowali to naprawić, ponieważ wśród Mormonów rozwód jest bardzo źle widziany, jednak okazało się, że pomimo prób nadal nie potrafią się ze sobą dogadać, mają zupełnie inne podejście do życia i do wychowywania dzieci, więc już w 1987 roku, kiedy Lori miała 11 lat, wzięli rozwód. W następnym roku, czyli w 88, Telma oraz jej córka przeniosły się do małego miasta Orem w stanie Utah. Natomiast Harold oraz Paul zostali w tym domu, w którym mieszkała cała rodzina, ze względu na to, że Harold miał tam pracę, natomiast Paul miał już kilkanaście lat i był praktycznie dorosły. Chciał skończyć szkołę średnią w Los Angeles i później wyjechać na studia. I zupełnie nie na rękę było mu nagle zmieniać środowisko, przepisywać się do innej szkoły i tam znajdować nowych znajomych. Dlatego Telma oraz jej były mąż zdecydowali, że ich syn zostanie w Kalifornii. Miasto Oren zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ znajduje się tam liczna społeczność mormońska. Atelma miała nadzieję, że jako samotna matka będzie wspierana przez innych Mormonów, dla których też rodzina była priorytetem. Pierwsze miesiące były dla nich trudne, ponieważ przeprowadziły się do miasta, w którym nikogo nie znały i na początku, I na początku nie wiedziały, jak sobie poradzić, ale w końcu okazało się, że ta przeprowadzka miała dobry wpływ na ich relacje, ponieważ stały się dla siebie przyjaciółkami. Lori udało się znaleźć nowych przyjaciół w szkole, zaczęła grać w baseball i była przez wszystkich uważana za taką bardzo pozytywną, jednocześnie błyskotliwą młodą osobę. Kiedy dziewczyna chodziła do szkoły średniej, to pracowała na mini samochodowej, aby sobie dorobić, i często chodziła do kościoła razem ze swoją mamą. Ale jeśli chodzi o tę szkołę, to właśnie tam Lori poznała swojego przyszłego męża, czyli marka. Chodzili do szkoły średniej, która znajduje się w Orem, ale mieli okazję poznać się dopiero na wycieczce szkolnej, ze względu na to, że Lori była o rok albo dwa lata młodsza od Marka. Kiedy byli na kempingu, Mark przypadkiem, czy dla żartu, wpadł do ogniska, i właśnie wtedy Lori go zauważyła, pomogła mu oczyścić się z popiołu, i wtedy zaczęli ze sobą rozmawiać. Okazało się, że mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, zaczęli się praktycznie od razu spotykać ze sobą i od tamtej chwili byli praktycznie nierozłączni. Mark również był Mormonem, miał sześcioro rodzeństwa, a jego ojciec był pediatrą i był dosyć znany i szanowany wśród społeczności mormońskiej. Rodzina mieszkała w dużym domu i spędzała ze sobą każdą wolną chwilę. Rodzina mieszkała w dużym domu i spędzała ze sobą każdą wolną chwilę. Kiedy Lori to zobaczyła, uznała, że Mark jest takim partnerem, o jakim zawsze marzyła i że właśnie z nim chciałaby stworzyć rodzinę. Dodatkowo chłopak był wysportowany, w wolnych chwilach lubił chodzić na wspinaczkę. Był też bardzo lubiany przez innych rówieśników. Był błyskotliwy i bardzo charyzmatyczny. Tak jak rodzina Soares angażował się w życie kościoła, już jako nastolatek jeździł ze swoim ojcem na misję do Kanady. Tam przekonywał ludzi, aby zostali członkami kościoła Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim potrafił z nimi rozmawiać i nie bał się podejmować dyskusje na trudne tematy potrafił mówić w taki sposób, aby ludzie chcieli go słuchać, dlatego też członkom kościoła zależało na tym, aby uczestniczył w misji. Jednak szybko się okazało, że chłopak nie zachowuje się tak, jak od niego tego wymagano. Mark wychowywał się w małym miasteczku, w którym większość mieszkańców była mormonami i przez to, kiedy przyjechał ze swoim ojcem do Kanady, to zobaczył, że jego rówieśnicy żyją w zupełnie inny sposób niż on. Był ciekawy takiego życia, dlatego wieczorami chodził na imprezy, gdzie pił alkohol i palił papierosy, co było bardzo źle widziane przez innych członków kościoła. Pojawiły się nawet pogłoski, że chłopak przespał się z dziewczyną, którą poznał na imprezie. Seks przedmałżeński był bardzo źle widziany wśród mormonów, nie mówiąc już o tym, że Mark wtedy spotykał się z Lori, więc dodatkowo byłaby to zdrada. Kiedy zobaczyły to inne osoby, które tak jak on brały udział w misji, to postanowiono go odesłać do domu i wymyślono jakąś wymówkę, że chłopak źle się czuł i rodzice do teraz twierdzą, że nic nie wiedzieli o jego zachowaniu. Kiedy Mark wrócił do Stanów Zjednoczonych, to on i Lori zaczęli na poważnie myśleć o ustatkowaniu się, jednak wtedy wstrzymali się z tą decyzją, ponieważ chcieli najpierw skończyć studia. W 1995 roku, w wieku 19 lat, Lori zaczęła chodzić na studia w Weber, ale potem przeniosła się na uniwersytet w Salt Lake City, które znajdowało się kilkadziesiąt kilometrów od Orem, i Lori chciała być bliżej Marka oraz swojej mamy, stąd ta decyzja. W tamtym czasie dziewczyna lubiła jeździć ze swoimi przyjaciółkami na zakupy, lubiła też jeździć na wycieczki i była przy tym bardzo odpowiedzialna i lojalna wobec swojego chłopaka. W 1999 roku skończyła studia i też w tym roku Mark skończył studia na Uniwersytecie w Utah. Ale wtedy nie poszedł na zakończenie roku akademickiego, ponieważ źle się czuł i miał odebrać dyplom później. Para była przeszczęśliwa, że zaczyna się nowy etap w ich życiu i, tak jak wcześniej planowali, tuż po zakończeniu studiów, Mark oraz Lori wzięli ślub. Dla rodziny i znajomych małżeństwo-hacking było przykładem idealnego związku, ponieważ Lori i Mark wydawali się nigdy nie kłócić, zawsze byli ze sobą zgodni i patrzyli na siebie z miłością. Wydawali się bardzo zaangażowani w związek i zaczęli planować dzieci. Wtedy mieszkali jeszcze w takim małym apartamencie, który znajdował się w Orem. Jednak mieli nadzieję, że uda im się znaleźć coś większego, zanim Lori zajdzie w ciążę. Jeśli chodzi o Telmę, to kobieta od samego początku lubiła Marka, uważała, że jest on idealnym kandydatem na męża dla jej córki. Często spotykali się w trójkę, aby rozwiązywać razem krzyżówki, i można powiedzieć, że Mark pod pewnymi względami zastąpił jej męża, ponieważ często, kiedy była taka potrzeba, to chłopak przyjeżdżał i pomagał w domu, kiedy na przykład zepsuła się lodówka czy kiedy było trzeba skosić trawnik. Po ślubie Mark oraz Telma nadal mieli ze sobą dobry kontakt, a kiedy małżeństwo hacking przeprowadziło się do małego mieszkania, to Lori pracowała jako asystent handlowy, natomiast Mark miał problemy ze znalezieniem pracy. Dlatego często podejmował dodatkowe prace czy pracował dorywczo, jednak i wtedy para miała kłopoty finansowe. Ale już w 2004 roku ich sytuacja uległa poprawie, ponieważ Mark znalazł pracę jako pomoc psychiatryczna w centrum psychiatrycznym na Uniwersytecie Utah. Nie należy mylić tego z psychiatrą, ponieważ do wykonywania zawodu psychiatry potrzebne jest specjalne wykształcenie. Natomiast do pracy jako pomoc psychiatryczna nie jest ono wymagane, i do zadań Marka należało m.in. pomaganie pacjentom przy codziennych czynnościach, np. przy jedzeniu czy myciu. W głowie mężczyzny pojawił się taki pomysł, aby pójść na studia medyczne w Karolinie Północnej, ponieważ chciał on zostać lekarzem, tak jak jego ojciec. Kiedy powiedział o tym swojej żonie, to zareagowała ona bardzo entuzjastycznie. Powiedziała, że bardzo się cieszy z tego, że jej partner chce się rozwijać i jest w stanie ona zrezygnować z pracy i razem z nim przenieść się do Karoliny Północnej. Dlatego Lori i Mark w lipcu 2004 roku zaczęli planować przeprowadzkę. Zamierzali wynająć większe mieszkanie, jednak pojawił się pewien problem, ponieważ Lori złożyła wypowiedzenie w pracy, tak samo jak Mark, a para nie miała żadnych oszczędności, więc zaczęli zastanawiać się nad pomocą finansową i Mark powiedział, że wszystko załatwił. Mieli dostać zapomogę i wynająć mieszkanie na terenie kampusu. 15 lipca Lori zadzwoniła do swojej przyjaciółki Holly, z wiadomością której nikt się nie spodziewał. Kobieta powiedziała, że jest w ciąży, i pomimo tego, że ani ona, ani jej mąż nie mieli pracy, byli w trakcie przeprowadzki i mark miał zacząć niedługo studia, to ogromnie cieszyła się z tego, ponieważ było to jej marzenia. 18 lipca małżeństwo Hacking było na przyjęciu przyjaciół i wtedy Lori wydawała się ogromnie szczęśliwa, Natomiast Mark był raczej cichy, co było do niego niepodobne, ale wtedy przyjaciele pomyśleli, że może mężczyzna stresuje się tym, że się przeprowadza, dodatkowo mogła go przytłoczyć myśl o rodzicielstwie. Dlatego starali się nie zadawać pytań, aby dodatkowo go nie stresować. Na drugi dzień, czyli 19 lipca. Mark zadzwonił na numer alarmowy około godziny 10:50 i powiedział operatorowi, że jego żona zaginęła. Policja przyjechała do domu, które wynajmowało małżeństwo, i policjanci zaczęli pytać Marka, co się stało i dlaczego podejrzewa, że jego żona mogła zaginąć. Mężczyzna powiedział, że w jej zachowaniu nie było nic dziwnego. Tego dnia rano poszła pobiegać w okolicy kanionu w Salt Lake City co często robiła przed pracą, jednak nie wróciła do domu i nie pojechała do pracy. Po 11 jej współpracownicy zaczęli dzwonić na komórkę, później zaczęli też dzwonić do Marka, ponieważ zauważyli jej nieobecność. Policja przyjęła zgłoszenie i potraktowano zaginięcie Lori poważnie, ponieważ była w ciąży i jej zachowanie było wyłamaniem się z pewnego schematu, nic nie wskazywało na to, że kobieta na przykład mogła uciec od swojego męża, czy chciała odciąć się od rodziny. Policja założyła, że mógł się zdarzyć jakiś wypadek, dlatego od razu zorganizowano poszukiwania. Na parkingu przy parku, do którego Lori często jeździła, znaleziono jej samochód. Był on otwarty. Kluczyków nie było ani w stacyjce, ani nigdzie w pobliżu. Nie było też nic podejrzanego, poza tym, że fotel kierowcy był znacznie odsunięty do tyłu, co wzbudziło podejrzenia policji. Ponieważ, według opisu Marka, Lori miała nieco ponad 1,60 m i przy takim układzie nie byłaby w stanie dosięgnąć stopami pedałów. Informacje o zaginięciu Lori podano do wiadomości publicznej. Mark wystąpił w wielu wywiadach, i w każdym z nich prosił kogokolwiek, kto ma jakieś informacje na temat zaginięcia jego żony, o zgłoszenie się na policję. Przeszukano mieszkanie, które było wynajmowane przez parę w poszukiwaniu rzeczy Lori, ponieważ policja zakładała, że może znajdą jakąś wiadomość pożegnalną albo były jakieś dowody świadczące o tym, że na przykład miała kochanka, z którym mogłaby uciec. I nawet jeśli niektóre te teorie brzmiały absurdalnie, to na tamten moment nie wykluczano żadnej możliwości. I chociaż zachowanie marka nie wzbudzało żadnych podejrzeń, mężczyzna wydawał się naprawdę zdruzgotany tym, że jego żona zaginęła, to policja założyła, że może on mieć związek z zaginięciem Lori. Podczas przeszukiwania domu znaleziono ogromny bukiet kwiatów, który leżał na stole. Znaleziono też torebkę oraz portfel należące do Lori. Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ nie było potrzeby, aby kobieta brała torebkę, kiedy szła pobiegać. Podejrzenia policji wzbudziło jednak to, że wanna była lśniąco czysta, a w powietrzu w łazience unosił się intensywny zapach wybielacza. Prześcieradło i kołdra były nowe, zupełnie niepogniecione, tak jakby nikt na nich wcześniej nie spał. Znaleziono w pojemniku na biżuterię obrączkę Lori, której podobno kobieta nigdy nie ściągała, co też wydawało się policjantom dziwne. Biorąc pod uwagę wszystkie fakty, policja założyła, że Mark coś ukrywa. I kiedy zaczęto analizować jego postać, to zaczęto patrzeć na wszystko, na to do kogo dzwonił, jakie telefony wykonywał w dniu zaginięcia, sprawdzono nawet jego kartę bankową. I wtedy okazało się, że w dniu zaginięcia Lori, 19 lipca, Mark kupił nowy materac. Ponadto, kiedy ponownie przeszukano mieszkanie, znaleziono nóż w szufladzie, który był pokryty krwią. Znaleziono też malutkie, łatwe do przeoczenia kropelki krwi na ścianach, a kluczyki od samochodu znajdowały się w domu. Co nie miało sensu, ponieważ, jak Lori miałaby dojechać do parku, czy w takim razie zostawiła samochód na parkingu i wróciła piechotą do domu? To też wydawało się policji podejrzane. Przesłuchano rodzinę oraz znajomych pary i wszyscy mówili to samo: Mark był idealnym mężem, który był zaangażowany w związek, był wierzący i dobry i nie byłby w stanie skrzywdzić muchy, nie mówiąc o swojej żonie, którą kochał nad życie. I z jednej strony mamy dowody świadczące o tym, że coś wydarzyło się w mieszkaniu hackingów, a z drugiej mamy postać Marka, czyli idealnego męża, który twierdzi, że nie ma pojęcia, co się stało z jego żoną. I chociaż wydawało się, że nie było żadnych nowych dowodów w sprawie, które mogłyby naprowadzić nas na to, gdzie znajdowała się Lori, to po kilku dniach policja dostała telefon od operatora 911, że ktoś, kto wygląda jak Mark Hacking, biega nago niedaleko jakiegoś motelu. Okazało się, że to był faktycznie Mark biegał nago, jedynie w klapkach i zachowywał się histerycznie. Policja natomiast nie była przekonana do tego, czy faktycznie mężczyzna przeżywa załamanie, ponieważ jego zachowanie było niespójne. Zupełnie tak, jakby udawał histerię. Według funkcjonariuszy, zachowywał się tylko, jakby rozpaczał po zaginięciu żony, a tak naprawdę przygotowywał sobie podkładkę do tego, aby uznano go za psychicznie chorego. Ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że policja wiedziała, że miał coś wspólnego z zaginięciem Lori, ale nie mogła dojść do tego, co się stało, a Mark przecież miał pojęcie na temat chorób psychicznych ponieważ sam pracował w centrum psychiatrycznym. Został zatrzymany na dodatkowe badania psychiatryczne i kiedy przebywał w szpitalu, to postanowił zatrudnić adwokata, dosyć znanego w OREM, a przez to, że wszyscy bali się, że mężczyzna albo ucieknie, albo zacznie zacierać po sobie ślady, to postanowiono go zatrzymać w szpitalu. Okazało się, że Mark nie tylko nie zamierzał iść do szkoły medycznej, ale nie skończył studiów w 1999 roku, dlatego też później miał problem ze znalezieniem pracy i przez cały ten czas okłamywał Lori. Policji udało się ustalić, że Lori odkryła sekret swojego męża. Ponieważ 19 lipca zadzwoniła do dziekanatu w Karolinie Północnej, aby dowiedzieć się, czy ona i jej mąż mogliby zamieszkać na terenie kampusu. Lub czy mogliby wziąć pożyczkę studencką? I wtedy dostała wiadomość, że nikt taki jak Mark Hacking nie zapisał się na studia. Kobieta była w szoku, ponieważ dopiero co złożyła wypowiedzenie w pracy, tak samo jak Mark, i spodziewali się oni dziecka, więc tym bardziej nie była w stanie uwierzyć, że jej mąż mógłby być tak nieodpowiedzialny. Jednak nie rozmawiała o tym ze swoim mężem, ponieważ oszukiwała się, że może nie wiedział, że został przyjęty na studia, może nie udało mu się znaleźć mieszkania, jednak nie chciał jej robić przykrości i przez cały czas znajdowała takie wymówki, które mogłyby świadczyć o tym, że jej mąż jednak jej nie okłamał. Postanowiła z nim porozmawiać 18 lipca. To był ten dzień, kiedy para poszła na przyjęcie, i chociaż wtedy Lori wydawała się być szczęśliwa, to starannie ukrywała swoje uczucia, ponieważ już wtedy wiedziała, że jej mąż ją okłamuje. Wieczorem po powrocie do domu zaczęła rozmowę i powiedziała, że ma dość jego kłamstw. I to wszystko w końcu wyjdzie na jaw, nieważne jak bardzo on będzie próbował to ukryć i to przyniesie im wstyd. Lori powiedziała, że chce się rozwieść, ponieważ nie wyobraża sobie być z kimś, kto ją tak okłamał, i to były dla niej poważne słowa, ponieważ wierzyła, że małżeństwo jest świętością i wyobrażała sobie zawsze być przy boku swojego męża. Mark znów zaczął ją okłamywać, że może był jakiś błąd i tak naprawdę został przyjęty na studia, jednak jego żona już dłużej nie wierzyła w jego kłamstwa. I wtedy wyszło na jaw, że Mark opuszczał zajęcia na studiach w 1999 roku, a nie tylko nie przyszedł na zakończenie roku akademickiego. I to jest dziwne, ale on kupował książki, pisał eseje na zajęcia i nawet prosił swoją partnerkę, aby mu je sprawdziła, chociaż nigdy nie oddał tych wypracowań i nigdy nie czytał książek. Kiedy spotykali się na terenie kampusu, przychodził ze swojego domu. Tylko po to, aby udawać, że właśnie skończył zajęcia. Kiedy Lori i Mark trochę ochłonęli, pojechali na zakupy, a kiedy wrócili, Lori zaczęła pisać list do swojego męża. Zamierzała powiedzieć swojej rodzinie i jego rodzinie prawdę, ponieważ nie chciała dłużej ukrywać jego kłamstw. Mark przez ten czas siedział w salonie, mając nadzieję, że kiedy jego żona się uspokoi, to wybaczy mu te małe kłamstewko. Kiedy przyszedł do ich sypialni, zauważył, że Lori spała, dostrzegł list, który do niego napisała i od razu go przeczytał. Wpadł wtedy we wściekłość, ponieważ uważał, że obowiązkiem jego żony było bycie przy nim i bronienie go niezależnie od sytuacji, a nagle jego żona stwierdziła, że opowie wszystkim ludziom o jego kłamstwach. Przemyślał sytuację i uznał, że lepiej jest pozbyć się swojej żony, niż pozwolić, aby prawda wyszła na jaw. Dlatego wziął strzelbę i zastrzelił swoją żonę, kiedy spała. Wrócił do tego sklepu, w którym on i Lori byli wcześniej, kupił tam paczkę papierosów, i kiedy później sprawdzono nagrania z tego dnia, to Mark wydawał się zdenerwowany, patrzył na swoje dłonie, jakby chciał sprawdzić, czy nie są ubrudzone. Wypalił kilka papierosów, a kiedy wrócił do domu, uznał, że musi zatuszować to, co zrobił, dlatego pociął poduszkę nożem, stąd krew na nim. Następnie zapakował pociętą poduszkę, pościel, prześcieradła, materac i zawiozuje je na wysypisko śmieci. Musiał się też pozbyć ciała, dlatego zapakował je do worka na śmieci i wrzucił do kontenera, który znajdował się. Za jego miejscem pracy. Uchwyciły go wtedy kamery, które znajdowały się na parkingu przy tym miejscu pracy, i policji udało się zdobyć nagrania. Widoczny był na nich wysoki mężczyzna, prawdopodobnie Mark, ciągnący za sobą worek na śmieci. Mężczyzna całą noc sprzątał, próbując pozbyć się dowodów tego, co zrobił, jednak nie przewidział tego, że na ścianach mogą zostać małe kropelki krwi. Nad ranem pomyślał, że powie, że jego żona poszła pobiegać i nigdy nie wróciła, dlatego pojechał w miejsce, gdzie zwykle Lori lubiła biegać, zaparkował tam samochód, po czym wrócił do domu na piechotę. Około godziny dziewiątej rano kupił nowy materac za pomocą swojej karty bankowej, a już o godzinie 10.30 zadzwonił do matki Lori i powiedział, że martwi się, bo kobieta nie wróciła do domu. Policji udało się po jakimś czasie znaleźć list Lori oraz materac porzucony na wysypisku śmieci, jednak nadal nie było nigdzie ciała, dlatego brat Marka przyjechał do szpitala psychiatrycznego, gdzie znajdował się mężczyzna i poprosił go, aby powiedział, gdzie jest ciało Lori. Mark stwierdził, że nie możesz dłużej ukrywać tego, co zrobił, ponieważ wszyscy domyślają się prawdy, dlatego powiedział, co się stało. Dodał, że chciał się na jakiś czas wyprowadzić z domu, aby dać Lori czas na to, aby przemyślała kwestie ich małżeństwa czy rozwodu. I kiedy pakował walizki, zauważył strzelbę i wtedy właśnie emocje wzięły górę i mężczyzna zwrócił się przeciwko swojej żonie. Śledczy uważają jednak, że Mark kłamie, ponieważ prawdopodobnie planował to zrobić już wcześniej, w razie gdyby prawda wyszła na jaw. Ale wracając do kwestii tego, gdzie znajdowało się ciało, to Mark wtedy przyznał, że porzucił je przy swoim miejscu pracy, ale kiedy śledczy dotarli na miejsce, okazało się, że śmieciarka zdążyła już zabrać śmieci. Zebrano grupę wolontariuszy oraz policjantów razem z psami i zaczęto rozkopywać wszystkie wysypiska w poszukiwaniu ciała Lori. 2 sierpnia 2004 roku Mark Hacking został aresztowany pod zarzutem odebrania życia swojej żonie. Podczas przesłuchań pojawiły się nowe fakty, ponieważ Scott oraz Lance Hacking, czyli bracia Marka, twierdzili, że Mark przyznał się do odebrania życia swojej żonie po tym jak spotkali się z nim 24 lipca. Dopiero w październiku 2004 roku, czyli kilka miesięcy później, grupa wolontariuszy około godziny ósmej rano znalazła ludzkie szczątki na wysypisku śmieci w hrabstwie Salt Lake. Znaleziono jedynie dwa zęby oraz kość, a właściwie kawałek kości, jednak jeszcze tego samego dnia po południu potwierdzono, że są to szczątki Lori Hacking. Pod koniec października 2004 roku Mark nadal twierdził, że jest niewinny i do niczego się nie przyznawał. I dopiero 15 kwietnia 2005 roku, podczas rozprawy sądowej, mężczyzna przyznał się do odebrania życia żonie. 6 czerwca 2005 roku Hacking został skazany na 6 lat więzienia. Wynikało to z tego, że w tamtym czasie w stanie Utah można było maksymalnie go skazać na 5 lat, a dostał dodatkowo rok za to, że użył broni palnej. I przez to, że jego wyrok był tak mały, ludzie, którzy interesowali się tą sprawą, czy nawet rodzina Lori, byli oburzeni tym, jak mały wyrok dostał. Ale już w lipcu 2005 roku oświadczono, że Mark nie otrzyma możliwej rozprawy o zwolnienie warunkowe, do 2035 roku, co oznaczało, że musiał spędzić w więzieniu minimum 30 lat. Po tej decyzji matka Lori, czyli Telma Soares, wydała oświadczenie, w którym podziękowała wszystkim, którzy pomagali rozwiązać sprawę i powiedziała, że wyższy wyrok zdejmuje jej pewien ciężar z serca, ponieważ uważała, że 6 lat to nie jest odpowiedni wyrok za taką zbrodnię. Lori została pochowana pod swoim panieńskim nazwiskiem, czyli Soares, a na jej nagrobku umieszczono dodatkowo napis Filinia, co oznacza po portugalsku mała córka. Między 2005 a 2006 rokiem wielokrotnie zbierały się komisje złożone z prokuratorów, ponieważ planowano podnieść minimalną karę, i pomimo tego, że te kary były stosunkowo małe, to w praktyce więźniowie spędzali często powyżej 20 lat w więzieniu, ponieważ komisje rzadko zgadzały się na wypuszczenie ich wcześniej na wolność. Jednak społeczeństwo naciskało na to, aby mimo wszystko podnieść minimalną karę, dlatego zwiększono ją do 15 lat. Taką decyzję podpisano już w marcu 2006 roku. I nazwano ją Prawo Lori. Jeśli chodzi o Marka, to jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć w tym podcaście, a mianowicie w czerwcu 2006 roku funkcjonariusze pracujący w więzieniu Wiuta odkryli, że Mark sprzedawał różne przedmioty osobiste, różne formularze więzienne razem ze swoimi autografami na takiej stronie internetowej. Na takiej stronie internetowej, która nazywała się Murder Auction, i kiedy funkcjonariusze i urzędnicy się o tym dowiedzieli, to Mark dostał zakaz sprzedawania jakichkolwiek rzeczy. Jeszcze w czerwcu 2005 roku ojciec Marka wydał oświadczenie w imieniu całej rodziny i zakończył je słowami swojego syna, które teraz chciałabym przeczytać. Wiem, że moje miejsce jest w więzieniu i spędzę tam swój czas robiąc wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić wiele krzywd, które wyrządziłem, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że całkowite odkupienie jest niemożliwe. Mam nadzieję, że pewnego dnia stanę się człowiekiem, którym Lori myślała, że jestem i teraz do wielu ludzi, których zraniłem, jest mi bardzo przykro, bardziej niż moglibyście sobie wyobrazić. Z głębi serca błagam o przebaczenie. Nie ma czegoś takiego jak nieszkodliwe kłamstwo, choćby takie małe. Możesz myśleć, że kłamstwo tylko rani kłamce, ale jest to dalekie od prawdy. Jeśli podróżujesz ścieżką kłamstw, zatrzymaj się teraz i staw czoła konsekwencjom. Na tym chciałabym zakończyć tę historię i wychodzę z założenia, że każdy wyrobi sobie sam opinię, jednak chciałabym dodać, że wybrałam tę historię. Ze względu na to, że w przypadku Marka, który tak bardzo bał się tego, że inni ludzie dowiedzą się o jego kłamstwach, łatwiejsze było pozbycie się problemu, czyli zabicie swojej żony, niż stawienie czoła konsekwencjom. I na tym chciałabym zakończyć ten podcast. Dziękuję, że wysłuchaliście go do końca, do tych osób, które wytrwały. No i zapraszam na grupę na Facebooku, na Instagrama. Źródła jak zawsze będą w opisie, no i do usłyszenia!